Cześć, to trener GIS. Witam Cię na kolejnej lekcji, w której będę opowiadał o zaznaczaniu danych wyrażeniem. Lekcję nagrywam kolejny raz z Warszawy, bo mam tutaj 3-dniowe szkolenie, więc się popołudniami nudzę. Ileż można zwiedzać naszą stolicę, także serdecznie Cię zapraszam do oglądania tej lekcji. Jesteśmy znowu w QGIS-ie. Dokładnie tak mapa tak samo wygląda jak w poprzedniej lekcji, w której mówiłem o filtrowaniu danych. Praktycznie będzie bardzo podobna do tego, ale zobaczycie, że troszeczkę jest więcej możliwości sfiltrowania danych wyrażeń, znaczy pomiędzy filtrowaniem a zaznaczaniem danych wyrażeniem. Żeby wejść do wyrażenia, do zaznaczenia danych, wystarczy tutaj wybrać z menu zaznaczania to z epsilonem, tak? Zaznacz obiekty wyrażeniem. To okno jest podobne do kalkulatora pól, więc mamy już od początku więcej jakby możliwości niż w zwykłym filtrowaniu danych. No i tutaj na przykład możemy wybrać pola i wartości, czyli na przykład JPT nazwa. Zobaczymy, równa się. Wybraj wszystkie i zobaczymy Adamów. Zaznacza, a zobaczcie, zaznaczył nam tak samo, czyli to tak samo działa jak filtrowanie. No i teraz, żeby... stworzyć warstwę z tych dwóch zaznaczonych obiektów, wystarczy wybrać eksportuj i zapisz zaznaczone obiekty jako. I wtedy on tylko będzie tworzył nową warstwę z tych obiektów, które są zaznaczone, w tym wypadku na żółto. Domyślnie są zawsze na żółto zaznaczone. OK, wracamy do naszego wyrażenia. Teraz zrobimy to, co w poprzednim filtrowaniu, czyli wybierzemy wszystkie gminy o kodzie, czyli wpisujemy tu like. Tutaj trzeba wpisać, bo nie ma już tych przycisków like, tak jak w filtrowaniu. W filtrowaniu były, ale nie było aż tylu wyrażeń, które są tutaj możliwe. 24% cyk i zobaczcie, zaznacz obiekty. U góry już pojawiło się 167 matching features selected. No i tu mamy wszystkie gminy województwa śląskiego i tak naprawdę tutaj prawym przyciskiem na nazwie gminy zapisz tylko zaznaczone i mamy nową warstwę. OK, a teraz to, co ja chciałem wcześniej zrobić, filtrowanie, ale nie wyszło, to tak. Patrzcie, tabela atrybutów jest taka krótka, nie ma powierzchni w tabeli atrybutów, ale powierzchnia jest tak naprawdę w geometrii, więc wystarczy wybrać funkcję area, tak, i jest większa niż 150 tysięcy, bo to jest w metrach kwadratowych, więc trzeba, bo im za dużo, 150, znaczy nie, co ja mówię, 150 kilometrów kwadratowych, no to jest 150 milionów kilometrów, metrów, tak, bo 1 kilometr kwadratowy to jest milion metrów kwadratowych, prawda, o, mam tutaj 150 milionów, cyk. On tutaj teraz przelicza, bo on musi w biegu, w locie stworzyć, o, widzicie? Przeliczył 2700 ponad gmin, obiektów, tak, w tej warstwie i wybrał tylko te gminy, które są powyżej 150 km2. No i teraz już nie trzeba tworzyć nowej kolumny w tabeli atrybutów. Wystarczy wybrać gminy wyrażeniem. I potem eksportuj, zapisz zaznaczone obiekty jako. I mamy już wszystkie gminy powyżej 150 km2. No i to jest bardzo jakby taka duża różnica pomiędzy filtrowaniem a zaznaczaniem obiektów wyrażeniem. O, dwa razy kliknąłem, to tutaj mam otwartą. I co tutaj na przykład? Jak damy, zobaczcie. Możemy się pobawić, 350 m2. Zobaczymy, ile jeszcze. Znowu to musi 2500 prawie razy przeliczyć. O, mamy jeszcze 49 gmin, które mają powierzchnię powyżej 350 km2. No, Warszawa na przykład jest taka duża. No i ile to było tych gmin? 49, tak, w sumie? No, to 49 gmin na północy Polski głównie. No i w Bieszczadach 3 gminy. Dobrze. OK.
No i możemy teraz jeszcze się tak samo pobawić, jak wcześniej było. Teraz może odznaczę jeszcze raz. O, i wyszukujemy gminy, które się na przykład kończą na literkę K. Like, tylko to już trzeba wpisywać ręcznie. Procencik i K. Zobaczmy, ile jest takich obiektów. O, nie znaleziono, ciekawe. Gmina. A znowu się pomyliłem, patrzcie. Drugi raz to samo, nie kod jednostki, tylko nazwa. Ach, się jest naprawdę. O, patrzcie, 144. No, bo bym się zdziwił, że nie ma na literę K. Jakiś jestem rodno, zmęczony jestem. 7 godzin szkolenia to też jest męczące. Jeszcze dalej gadam, no widzicie. Zamiast pójść na piwo czy na coś innego. Ale tam ma padać zaraz ma po Warszawie, więc nie będę. Czerwonek to jest taka gmina tutaj gdzieś koło Poznania, pamiętam, jakoś tak przejeżdżałem pociągiem kiedyś. Okay, no ale z ciekawości zobaczymy, bo tutaj zobaczcie jak się zaznacza. To teraz można dać do góry wszystkie gminy. Jeszcze filtrowanie, w sensie... O, dobrze pamiętam, tutaj. Możemy... O, i teraz kliknąłem to, przybliż. No i jest tu, faktycznie jest tu w województwie wielkopolskim, prawda? Dobrze, odznaczamy, co tu jeszcze można. Zobaczymy, czy on pamięta, jakie ostatnio używałem zapisania. No macie, wszystko to, co wpisywałem tutaj, to jest też fajne, nie? Że on pamięta ileś tam ostatnich tych wyrażeń, które wpisywałem. Tak, to też jest większy, no... Duży plus w porównaniu z filtrowaniem zwykłym. Że on to pamięta. No i tutaj mamy tak naprawdę no, różnica pomiędzy filtrowaniem a wybieraniem, zaznaczaniem obiektów wyrażeniem jest taka, że w filtrowaniu mamy tylko ograniczoną możliwość wybierania tak naprawdę tych elementów, a zaznaczaniu wyrażeniem to mamy tak naprawdę całe spektrum tutaj funkcji, które możemy użyć, czyli tak naprawdę tak jak w kalkulatorze pól, prawda? Więc to jest największa różnica i tym miłym akcentem chciałem zakończyć tą lekcję. Także dzięki za oglądanie, uczcie się QGIS-a, bo może się Wam przydać w nieoczekiwanym momencie i do zobaczenia w następnych lekcjach i vlogach, tak? Dzięki, na razie, cześć!